Jeden Vision miał dziś szczęście. Na tyłach stołówki SS znalazł w śmieciach trochę resztek. Może przetrwa o dzień więcej. Homoseksualizm szerzy się w całym obozie śmierci. Mimo że na terenie są dziwki ze swym burdelem, przeciążone krematoria, truby płoną w wielkich robach, spychane tam buldożerem na jedną wielką stertę, zapchane kible w barakach, wylewają się fekalia. Zmaltretowani więźniowie robią słomę albo spodnie. Medyczne eksperymenty wykonuje doktor śmierci, truje dzieci, a niektóre na zapleczu molestuje. Nazista w gazowej masce wysypuje puszkę z gazem. Ludzie krzyczą, walą w ściany. Nagle cisza, wszyscy martwi. Po otwarciu drzwi komory na podłodze mocz wymioty, kał i zwłoki śliskie leżą. Za chwilę następne będą biologiczne wyniszczenie. Przez głód, pracę i apele, każdy tutaj jest numerem. Wytatuowane ręce, łyse głowy, płeć nieważna. Praca przez komin z cegły uwalnia. Eksterminacja totalna. Obóz Auschwitz. Obóz Auschwitz. Tapicerki, abażury wykonane z ludzkiej skóry, chodaki, pasiaki, w których giną ludzkie kościotrupy. Mydło z tłuszczu, złote zęby, drutkoczasty prądem trzeszczy, szubienice, tyfus, psy, reflektory, wrzody, wszy. Czyby powstał horror ten, gdyby nie zwierzęce rzeźnie. Nic niczego się nie bierze, ten sam system i idee. Zmieniono tylko ofiary, w przodzie z niczy nikt nie pali i pomników też nie stawia. Holokaust trwa nadal.